Cześć! Dzisiaj krótkie podsumowanie tego, co działo się na kanale Zabytki Nieba w 2017 roku. 15 marca został opublikowany pierwszy film na kanale. Od tej pory do końca roku kanał zasubskrybowało 1423 subskrybentów, a ja przesłałem 66 filmów. Zostały one obejrzane ponad 161 tysięcy razy. Najlepszymi okazał się film o myśliwcu Jastrząb, który uzyskał 20 tysięcy wyświetleń prawie w 7,5 miesiąca i film o Irydzie, którą obejrzało 15 tysięcy osób w niecałe 2 miesiące. Łącznie obejrzenia wszystkich filmów trwały 950 tysięcy minut, czyli rok i 301 dni bez przerwy. Dziękuję. Za sprawą tego kanał spełnił kryteria generowania przychodu, jednak przychód z tych wszystkich statystyk, które wcześniej powiedziałem, jest taki, że no nie wystarczy nawet na godzinę lotu samolotem, ale to nie jest kanał robiony dla pieniędzy. Udało się za to poza pieniędzmi zyskać bezcenne inne rzeczy, mianowicie odwiedziłem kilka miejsc, poznałem ciekawych ludzi, dzięki których współpracy, dużo się nowych rzeczy sam na temat lotnictwa dowiedziałem. No i z takich materialnych rzeczy, no to udało się pozyskać kabinę szybowca Pirat, którą przystosowałem, czy w trakcie jestem przystosowywania jej do wykorzystania do ćwiczeń ratowniczych. Jeśli będzie ona skończona tylko, no to ją tu na kanale pokażę. W każdym razie jest taka kabina i są już pierwsze plany, kiedy z jej wykorzystaniem przeszkolimy ratowników z postępowania na wypadek rozbicia się szybowca. Może na jakichś nawet pokazach lotniczych uda się te kabiny jako taki szkoleniowo-ratowniczy sprzęt zaprezentować. Także to jest super osiągnięcie możliwe dzięki kanałowi Zabytki Nieba i dzięki temu, że właśnie widzowie odpowiedzieli na moją prośbę z odcinka o Kongresie Ratowników Medycznych. Dostałem sporo podziękowań czy takich wyrazów wdzięczności za to, że prowadzę działalność popularyzatorską, że popularyzuję historię polskiego lotnictwa. Staram się to robić. No moim kolejnym pomysłem jest to, żeby ta popularyzacja też wyszła trochę poza ramy języka polskiego. Ja na początku zrobiłem chyba pierwszych 5 czy 6 odcinków Zabytków Nieba. Był taki sam film zrobiony po polsku i po angielsku. Natomiast to niestety przerasta trochę moje możliwości czasowe, w związku z czym będzie to w ten sposób zrobione, że te filmy, które po angielsku powstały, na ten kanał przeniosę. One początkowo miały osobny kanał. A do wszystkich filmów, które powstały i które będą powstawać, będę dorabiać angielskie napisy. A na pewno film o Żwirce i Wigurze i o Skarżyńskim nakręcę, tak żeby również głos był po angielsku. Jako takie no, nasze sztandarowe osiągnięcia przedwojennego lotnictwa. Jak pewnie większość osób zauważyła, kanał Zabytki Nieba ma od początku tego roku nowy zwiastun. Również angielska wersja tego zwiastunu jest zrobiona. Pojawiają się jakieś pytania o to, czy będzie o samolotach zagranicznych. Na razie za bardzo nie planuję tego robić, ale może jeżeli przybędzie trochę widowni zagranicznej, jeżeli te angielskie filmy się przyjmą, no to zrobię odcinki o samolotach, przynajmniej tych, na których latali polscy lotnicy, które są ważne dla polskiej historii lotnictwa, mimo że są konstrukcjami produkcji zagranicznej. Oprócz Zabytków Nieba mam też swoje inne rzeczy, już nie mówię nawet o pracy zawodowej, ale swoje inne tam czynności i szkolenia lotnicze. To są plany, które zależne są od warunków, od pogody, od wciśnięcia ich w to, co trzeba na co dzień robić. Zaangażowane są też w to inne osoby. Tak więc odcinki Zabytków Nieba będę robić sukcesywnie. No trudno mi powiedzieć, z jaką to będzie częstotliwością, regularnością. Wiem, że to zostaje na YouTubie, zatem zależy mi na tym, żeby to było zrobione porządnie, a niekoniecznie, żeby był nowy odcinek stricte co tydzień czy co dwa, dlatego, że no, tak jak mówię, z YouTuba nie żyję, a chcę, żeby to było coś, co zostanie i z czego nawet za wiele lat entuzjaści będą mogli się dowiedzieć w ciekawy sposób, mam nadzieję, różnych rzeczy na temat historii polskiego lotnictwa. Jeśli się uda, to w sezonie spróbuję nagrać film sferyczny tą kamerą 360 z powietrza. W sezonie będą też powstawały filmy z rajdów samochodowych, które można będzie zobaczyć na kanale TeamShoota. Wtedy oprócz latania też trochę poświęcamy się ściganiem się samochodami zabytkowymi, jeśli tylko będzie możliwość, to na rajdy będziemy jeździć. I też filmy sferyczne czy zwykłe z tych imprez na kanale TeamShoota będą publikowane. Tyle na początek roku. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają Zabytki Nieba, dzięki którym ten kanał może się rozwijać i dzięki którym w ogóle jest sens, żeby istniał i żeby kolejne filmy powstawały. Pamiętajcie o tym, że Zabytki Nieba też mają profil na Twitterze. Tam jakieś informacje czasami się pojawiają, czy zapowiedzi. Zapraszam na Twittera. Tyle tytułem wstępu u progu 2018 roku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!